Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideoportalu ePetrol.pl. Ostatni tydzień to czas znaczących zwyżek na polskich stacjach, zwłaszcza w przypadku benzyny 95-oktanowej, która podrożała o 7 groszy do poziomu 5,26. Nieco mniejsza zmiana, ale również zwyżkowa dotyczy diesla. 3 grosze podwyżki do poziomu 5,31 zaobserwowaliśmy. I wszystkie te zmiany są pokłosiem dynamicznej sytuacji na rynku międzynarodowym, bo wizja po pierwsze braku wystarczającej odpowiedzi ze strony OPEC plus na rosnące zapotrzebowanie światowe, a z drugiej strony na przykład groźba konfliktu na granicy rosyjsko-ukraińskiej napędzały w ostatnich dniach emocje i budziły po prostu obawy o sytuację na rynku naftowym i powodowały zwyżkę cenową na rynku również i polskim wewnętrznym. Natomiast jeśli chodzi o perspektywy najbliższych dni, z całą pewnością wiadomością dobrą dla rynku naftowego są trwające rozmowy irańsko-amerykańskie, które mogą w jakiś sposób przywrócić irańską ropę na rynki światowe, znieść sankcje na eksport z tego kraju i co za tym idzie, w jakiś sposób w najbliższych dniach mogą one działać prospadkowo na rynku naftowym. Jeśli chodzi o sytuację na najbliższe dni na rynku polskim, jednak nadal spodziewamy się pewnej zmiany zwyżkowej. Jeśli chodzi o ceny benzyny, myślę, że ulokują się one na poziomie między 5,25 a 5,36. W przypadku oleju napędowego spodziewamy się cen na poziomie między 5,30 a 5,42. W przypadku autogazu zmiana nie będzie raczej duża. Przedział cen zakładany przez nas na przyszły tydzień to 2,65-2,71.